Szanowni Państwo, Śląsk był nie tylko potęgą przemysłową i ma być potęgą przemysłową Polski w przyszłości, ale był też potęgą sportową i chcemy, żeby taką potęgą sportową również był w najbliższej przyszłości. Równo za rok o tej porze będą się odbywały Igrzyska Olimpijskie w Tokio i wierzę, że polscy sportowcy odniosą sukcesy na tych Igrzyskach. Ale żeby te sukcesy odnosić, to potrzebujemy hal sportowych, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych, takich jak ten tutaj w Tychach. Takich, które pozwolą naszej młodzieży, naszym dzieciom trenować przez cały rok, żeby mogły rzeczywiście ze swoimi rówieśnikami z południowej Europy nawiązywać równorzędną walkę, chociażby właśnie ze względów na to, ile godzin w roku mogą poświęcać na Treningi. Jesteśmy tutaj w kompleksie, który jest w trakcie powstawania przy szkole sportowej. Ja zawsze chciałem chodzić do szkoły sportowej, bo tam jest, było najwięcej lekcji WF-u, mniej innych przedmiotów. Myślę, że to jest marzenie wielu chłopaków. Nie wiem, jak z dziewczynami, ale na pewno tak było w mojej klasie wśród chłopców. I chętnie zobaczę, jak ta szkoła tutaj wygląda w tychach. Życzę też zresztą GKS-owi tych, Tychom, żeby um, odniosły sukcesy w um, piłce nożnej, bo ostatnie wielkie sukcesy to chyba wicemistrzostwo w połowie lat 70 Chcę też wspomnieć Alojzego Budnioka, taką wspaniałą postać historyczną, która dla Śląska jest niezwykle ważna, ale ważna jest też dla historii Polski. Dostał w końcu order Virtuti Militari za swoją działalność w Sokole towarzystwie gimnastycznym, a to postać, to człowiek, który budował pierwsze wzręby polskiej piłki nożnej, który tworzył polską lekkoatletykę czy inne dyscypliny sportowe, inspirował młodzież, tworzył warunki do jej rozwoju, dla rozwoju młodzieży. My chcemy dzisiaj też, tak jak zapowiadaliśmy, tworzyć warunki do rozwoju dla młodych ludzi chcemy, żeby młodzi ludzie uprawiali sport. Sport uczy charakteru, dyscypliny, wytrwałości. Tego potrzebujemy w życiu dorosłym bardzo często i chcemy, żeby nasza młodzież osiągała sukcesy na całym świecie, ale jednocześnie też, żeby po prostu dobrze była i ukształtowana. Wychowana w zdrowym ciele zdrowy duch. To hasło również nam przyświeca. Dlatego dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tego powstania tego obiektu treningowego bardzo ważnego dla młodzieży i w naszym programie jest tworzenie takich obiektów w całej Polsce, całorocznych obiektów, gdzie młodzież i dzieci będą mogli mogły trenować różne dyscypliny sportowe. Dziękuję.